naprawdę się cieszę, że się ruszyłaś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Mayday, mayday, tu drugi pilot Jessup z samolotu N-177A. Halo? Halo, słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessup, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. Masz rację, ale mamy rozkazy. Zejdę na dół i dołączę do reszty przy samolocie. Wy dalej przeszukujcie ruiny. Ha, już się do tego zabieram. Pieprzona strata czasu. Do diabła! Wsparcia! Cholera, nie! Jest tam kto? Rod? Słyszę cię, Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. To jest jakieś szaleństwo, Rod. Używana w tradycyjnym japońskim ziołolecznictwie, czyli kanpo. Zdaje się, to są zapewne grzyby maitake, stosowane do wzmocnienia odporności organizmu. Znane też jako tańczące grzyby. Co oni tu robią, do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty.
Jest i flara. Musimy wracać. Zamknij się i daj mi skończyć. Część Yamato. Thank you.
Dzisiaj jestem Hoshi, córką Hiro i Kokoro. Żebym opuścił tę przeklętą wyspę.
Muszę się tam dostać. Hej, Laro. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzę. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Nie mogę tego zrobić. Pielgrzymka. Królowa. Czyżby Himiko? Jak na dzieciaka przy...
przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabij ją! Oni! Strażnicy! Strażnicy są tu! Mam nadzieję, że ciągle działa. Gdzieś tu jest. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukają mnie. Grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Himiko, pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co?
jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy?
Czego oni chcą? Zabijcie ją! Dzwon powinien załatwić sprawę. Thank you.
też, Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Grobowcu Himiko. Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laru. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmię zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabili. Thank you.
tam? Jestem, Sam. Nic ci nie jest? Naro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Naro. Obiecuję. Obiecuję ci, Sam. Ej, zabrała twoje nogi! O nie! Sam! A! Sam! Nie! Proszę, nie! Zostawcie ją, sukiency! Nie zbliżajcie się! Cholera. Niczego mi już nie brakuje. Jako kapłanka Słonecznej Królowej stoję wyżej niż ktokolwiek inny na jej dworze. Skarbie, nawet nie wiem, od czego zacząć, więc powiem to wprost.
ktoś często spoglądał na to zdjęcie. Było wielokrotnie składane i rozkładane. Nigdy nie wrócił do domu. Ta wyspa zabrała życie tak wielu ludziom.
amerykańscy żołnierze na pewno nigdy by ich nie porzucili. Nie sądzę, żeby uszli stąd z życiem.
łopian. Korzenia używano w Kanpo do leczenia zapaleń. Thank you.
Co to było do diabła? Nie wiem, może jakiś fragment samolotu. Pracuj dalej, ja pójdę sprawdzić. O, podkorek! Zbiornik pełny! Tylko żeby się nie wylał... Diabła! Smorcza! Ja pójdę sprawdzić, co się dzieje. Chodź, coś się stało! Słyszysz to? Słyszałeś coś? Słyszałeś coś? Co to było? Dookoła nie da rady. Muszę jakoś przejść. Nie! Nie!